Przez dwa dni na zamkowej scenie teatralnej zobaczyliśmy 14 spektakli. Były to spektakle, które zostały nagrodzone na wielu festiwalach w Polsce, na wielu przeglądach i konkursach. To wyjątkowe opowieści. Aktorki i aktorzy zabrali nas w wyjątkowe podróże. Bardzo emocjonalne, osobiste. Poznaliśmy ciekawe historie, które zostaną w nas na długo. O tym, jak jest na inspiracjach, opowiedzą goście pierwszego dnia naszego festiwalu. Reżyserka Dominika Migoń-Madura z Dębicy oraz reżyser Paweł Sroka z Jarosławia. Przywieźli kilka wspaniałych spektakli, które poruszyły przemyską publiczność i wierzymy, że za rok również pojawią się u nas z nowymi spektaklami. Posłuchajcie, co powiedzieli. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie Państwa z foyer Teatru Kazimierzowskiego tutaj na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu, w składzie dwuosobowym, instruktorskim, Dominika Migoń-Madura i Paweł Sroka. Tak, instruktorzy teatralni, którzy przywieźli tutaj do Przemyśla na inspiracje teatralne swoje propozycje. I fantastyczne monodramistki. My przyjechałyśmy razem z moimi podopiecznymi z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy i przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, jak całym sercem fantastyczny festiwal teatralny organizuje Rafał Paśko. Rafała znamy z innych festiwali, ze swojej ogromnej działalności teatralnej. Znamy go z wielkiego zapału do teatru amatorskiego i to właśnie na jego zaproszenie przyjechaliśmy tutaj, by wspólnie ucztować teatralnie, by pokazywać naszą wspaniałą, wrażliwą młodzież, bo trzeba podkreślić, że sztuka monodramu jest to bardzo wymagająca sztuka. Przede wszystkim jest się samemu na scenie, trzeba utrzymać uwagę publiczności, jest się zależnym tylko i wyłącznie od siebie, więc nie każdy lubi, a tutaj mamy takie odważne dziewczęta, które próbują tej sztuki i myślę, że z powodzeniem. Ja natomiast przyjechałem z Jarosławia. Dzisiaj przyjechałem z jedną monodramistką, równie wrażliwą. Jesteśmy też pełni sił i naładowani atmosferą dzisiejszych spotkań, zwłaszcza, że na widowni edukacyjnie zasiadła młodzież ze szkół ponadpodstawowych, z liceów przemyskich i tutaj właśnie to oni, młodzi, oglądają młodych i poprzez odbiór młodych, przez ten pryzmat możemy wystawiać swoje dzisiaj spektakle. Mamy nadzieję, że festiwal odbędzie się również za rok, tak, z równie ogromną publicznością. Przybywajcie, kochani, inspirujcie się, jeżeli nie w tym roku, to na następny rok bądźcie z nami na pewno. Chcemy, aby Przemyski Festiwal Teatralny Inspiracje na stałe zagościł w kalendarzu imprez kulturalnych naszego miasta. Wierzymy, że spotkamy się na inspiracjach również w przyszłym roku i pokażemy Wam wyjątkowe, niepowtarzalne spektakle ruchu amatorskiego w Polsce. Do zobaczenia za rok.